Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy w miejscowości Czersk. Tutaj widzimy, przyjechali na finał, na imprezę. Tutaj koledzy z Koszalina. Koledzy się przedstawią. Tutaj zobaczmy, jeszcze trwają prace, bo tak jak na stronie internetowej widzieliśmy, gołębie nie zostały jeszcze wypuszczone, ale kibice już są. Kibice przyjechali pierwsi. Wy z rana przyjechaliście około 7 już, tak? Tak, pudo. Skąd jesteście? Może kolega przedstawi. O. Wojtek Tański, Koszalin. Andrzej Bielak, Koszalin. Mirosław Urbański, oddział Szczecina. Kwiatkowski Wiot, oddział Połczyn-Zdrój. Połczyn-Zdrój, czyli to wszystko tam z północy, powiedzmy, o, za wyjątkiem kolegi ze Szczecinka. Tak. I ten, i tutaj, i czemu tak o 7 rano już przyjechaliście? No, myśleliśmy, że będą wcześniej gołębie wypuszczone, tak. I tak. Aha. Kawałek drogi jest. No trochę jest, a teraz na razie mamy problem ten, że właśnie jest pogoda uniemożliwiająca, a tam w miejscu, gdzie stoi kabina, to jest, przypomnę tylko, miejscowość Neubrandenburg, tak? Tak, Neubrandenburg. Tutaj zobaczmy jeszcze Sebastiana, poprosimy o jakąś wypowiedź, bo Seba na stronie internetowej szybko ogłaszał wszystko, ale to jest dość ten, ale no po prostu powiedz, jak tam wygląda sytuacja z wypuszczeniem. No w tej chwili prawdopodobnie o 9.30 puścił oddział Kościerzyna. Z tamtego samego miejsca. Tak, z tego samego miejsca. Mówić, no nie było wcześniej warunków, nie? No, tutaj koledzy zeszli, tutaj jest prezes oddziału z Połczyna-Zdroju, nie? Halo? I też tam... Cofamy się. Wszyscy cofacie się cofają, praktycznie nie wypuściliście wszyscy, jeszcze wszyscy, wszyscy ile Koszalin się cofa, tutaj oddział Połczyn, nie? No praktycznie albo wszyscy, bo oni jeszcze dalej byli, nie? My w Rostock. A wy mieliście to ile kilometrów? 260 km. Aha, no do was. No. Także no, puścił już oddział Bytów, puścił oddział Czersk o 9.55. Czyli może na Ciebie będziemy oglądać macierzysty. W ramach pocieszenia, jak to Twoje nie wyjdą. Nie, bo to tam jest to przygotowane. No dobrze. No nic. No będzie... zobaczymy, jest w perspektywie wypuszczenie o godzinie 10.30. Tutaj rozmawiałem z tym wiceprezesem do spraw lotowych oddziału Chojnice-Czuchu przed chwilą, z Tadeuszem Michalikiem, także prawdopodobnie no, o 10.30. Jest też taka możliwość, że w ogóle nie będą wypuszczone dzisiaj. Nie? Czyli będą wtedy czekały takie do jutra? Prawdopodobieństwo, do jutra. Nie? Do jutra i wtedy by były jutro wypuszczone. No niestety, no, namiot jeszcze będzie stał, może z uwagi na to, że to dzień powszedni, to nie będzie tylu kibiców, co teraz. Dzisiaj. Nie możemy uznać, że impreza jest po prostu... No i impreza otwarta już jest. No. Wprawdzie na stołach jeszcze pusto, ale tutaj nie ma. Zobaczmy tam już gry. Nie? No właśnie, dlatego nie grzej, nie wylaj się. Ale to, co powinno no to być. Śniadanie jakieś liczyliśmy, że zjemy, ale to widzę ciężko w tym Czesku. No nic, zobaczmy, nie? Koledzy od 7 rano tutaj, przypomnę, tylko są tutaj... Od 7 rano, Sebastian, są głodni. Także zobaczmy. Za chwilę może będzie już ta atmosfera, że Sebastian odpali grilla. Także będziemy tutaj sobie siedzieć, no i czekamy na wypuszczenie gołębi. Teraz tu jeszcze, jak jesteśmy tutaj przy kolegach, to powiedzmy, jak tam kolega tutaj, koledzy z oddziału Koszalin, jak tam u was loty wyglądały w tym roku? No nieźle. Na pierwszym miejscu skończyłem akurat. No, tak, no. Na stare, tak? Tak, na stare. A na młode jak idzie? Na młode nie lecę, także nie tego. A tu kolega na drugim, czy nie? Nie, ja na piątym. Na piątym. A jakimi tam rywalami, wy rywalizujecie w tym samym oddziale? Tutaj z nami nam też kolega Paweł Orłowski, Mirek Wepryk, tam Jurek Szczęśniak. Jurek Szczęśniak lotuje czy nie jeszcze? Tak, lotuje. No, kiedyś byłem u niego, to likwidował hodowlę, ale widzę, że hodowca jak likwiduje, to znaczy, że nie likwiduje. Nie likwiduje. Zawsze coś tam zostawi sobie i później znowu od początku tak zaczyna. To ciężko się pozbyć. Tutaj się kolegę zapytamy, jak tam w Szczecinku? Nic nie mogę powiedzieć, bo ja jestem za granicą, także tylko tyle, że płacę. Aha, i po czyli prostu... Czyli kolega tylko tutaj po prostu ma gołębie, tak? Mam gołębie, ale też po prostu płacam po prostu wszystko. Od czasu do czasu, jak przyjadę, to z marszu daję na 300, czy tam na ileś. Aha. A te gołębie, które tutaj są, to ile koledzy do finału zostało tutaj u Sebastiana? 5 sztuk. No to i tyle było dane? Nie, było 7. 7. No to i tak, bo to jest o co walczyć. Tutaj nagroda będzie, a kolega? Ja lecę jak lecę, także nie wiem na ile czas mi pozwala. Najczęściej jestem w pracy i... No i też obowiązki specjalne. Tak, kolega obowiązki jako potwierdzam. Tak, ja potwierdzający loty. Te loty, które tu mieliśmy wcześniej. Może potwierdzić, że kabina tam była zresztą. Filmik jest nagrany, także wszystko jest okej. Okay, także jak to te filmy, co mamy na stronie po prostu. Nie mam jeden, który kolega właśnie nagrał, nie? Bo myśmy tam tylko zdjęcia robili. Rozumiem, tak. Dobrze. Także na razie będziemy tutaj czekać na te gołębie. A koledzy mają jakieś gołębie na tym stronie? Nie. My kibicujemy Grześkowi Wrzoskowi. Grześkowi. Aha, no to będziemy razem tutaj kibicować. Miejmy nadzieję, że one za chwilę zostaną wypuszczone. Tu mamy z ostatniej chwili informację. Kolega Sebastian się właśnie dowiedział, że o 10.40 gołębie zostały wypuszczone, tak? Tak, o 10.40. Bez problemu odeszły? No jeszcze nie wiem, tej informacji nie mam. Ale tam po prostu inne oddziały wypuszczały, nie było problemów z odchodzeniem. Tak, tutaj koledzy mówią, że z oddział Świdnin, tak? Świdnin wypuścił, ale z Gubin wypuścił. I już ma gołębie. 5 metrów?
220 km. O której wypuszczone? O 8. 8 godzina. 00. Mamy 10.40. 10.50. Kolega śmiał, dał mi znać, że akurat... I... Także widzimy, że nie na darmo przyjechaliście. Także poglądamy, miejmy nadzieję. No, to przecież atrakcji było. No, tu mieliśmy przed chwilą taką ciekawostkę, ale to śmieszne. Pies po prostu włożył głowę w pojęcie dla głębi i latał i prawie się udusił. Muszę pokazać pieska. Piesek sobie siedzi teraz, ale został uratowany. Zestresowany. Pojnik musieliśmy rozciąć. Pojnik piło był rozcinany. No. Ale jest. No to nic. Także widzimy, będziemy na gołębie czekać. Kibiców tutaj w miarę przybywa co chwilkę. Zobaczmy. Grill już odpalony, tak właśnie, ale ciągle kiełbasek brakuje jeszcze, ale będzie, o, zobaczmy. Kiełbaski są. Tutaj jakby ktoś jechał, to tą bramą może tutaj właśnie z drogi krajowej 22 wjechać i zobaczyć, co się tutaj na wspólnym gąbniku będzie działo. Czyli jak mamy sobie oktyw, tak mniej więcej się spodziewać będziemy? Nie wiem, druga, trzecia pewnie, co? Czy 19? No, 4,5-5 godzin. No, także 4,5-5 godzin. Ktoś, kto chce przyjechać, zapraszamy. Do zobaczenia. Czas.